Hej wszystkim, witajcie w kolejnych ulubieńcach, jednym chyba z najchętniej oglądanych przez Was formatów na naszym kanale, więc no my stale raz w miesiącu właśnie go nagrywamy. Tym razem ulubieńcy sierpnia, zaczynamy. Standardowo, co miesiąc przypominamy Wam o akcjach charytatywnych, które warto wesprzeć i będziemy to prawdopodobnie robić, dopóki ten format na naszym kanale będzie istniał. Widzimy, jak bardzo pomagamy, jeżeli chodzi o całą markową ekipę. I tym razem chciałyśmy skupić się na jednej akcji charytatywnej dotyczącej małego Wiktora, który no, ma 3 latka, chorował na nowotwór wątroby z przerzutami na płuca i leczenie w Stanach ze wszystkim, co się dotyczy ogólnie też przejazdu, przelotów, noclegów, wymaga naprawdę kwoty prawie 5 milionów. Skarbonka jest zapełniona dosłownie w takiej malutkiej ilości, więc liczymy, że wesprzemy wszyscy razem chociaż trochę i ta akcja ruszy dalej i skarbonka się zapełni. Trzymamy za to kciuki, działamy wspólnie, a teraz przechodzimy do ulubieńców. Mój pierwszy ulubieniec to, w sumie nazwałabym to trochę taką nowością u mnie, ale znam ten format, jeżeli chodzi o takie bardziej ekologiczne podejście do pielęgnacji ciała i włosów. Marka Yves Rocher stworzyła produkty, które są naprawdę eko i są naprawdę dobre. I to jest fajne połączenie dwóch rzeczy, które my z Karolą uwielbiamy. I wiecie, że jeżeli tylko możemy gdzieś wesprzeć tego typu produkty i o nich mówić, no to to robimy i tego używamy bardzo często. Ja ostatnio będąc na wyjeździe nad morzem, faktycznie miałam ze sobą ten produkt i pokażę Wam na przewidce tutaj też nowiutki, ale mój zużyty po prostu już nie nadaje się za bardzo do pokazania, bo nie będzie się tak ładnie prezentował, to jest po prostu zastępstwo, czyli przede wszystkim taka kostka do mycia twarzy, kostka, to nie jest mydło, bo wygląda jak mydło, ale mydłem nie jest, ma bardzo fajny skład, pachnie no kwiatowo, dla mnie to jest taki piękny, kwiatowy, delikatny zapach, ale podoba mi się to, że ten produkt ogólnie przy kontakcie z wodą tworzy taką fajną, taką lekko gęstą pianę, więc pięknie oczyszcza skórę i przede wszystkim dodemakijażowuje moją twarz, bo ja stawiam na takie produkty, że dla mnie ten płyn micelarny, ten pierwszy etap, no wiecie, to też trzeba zmyć, nie? Płyn micelarny, pamiętajcie o tym. Ja szukam takich produktów, które będą przede wszystkim oczyszczały twarz bardzo dobrze i przygotowały ją oczywiście pod kolejne etapy pielęgnacji, ale nie będą zostawiały twarzy takiej tępej i piszczącej. Jak my w tym przeczyszczonej. Mówię. Tak, dokładnie. Nie lubię takich produktów, mimo że dla cer trądzikowych podobno to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja wolę jednak, kiedy produkt myjący zostawia jeszcze delikatne nawilżenie. I właśnie ta kostka myjąca robi po prostu coś genialnego. Ma super skład. Do tego dokupujecie takie przeurocze opakowanie, które no właśnie jest eko, bo nie dokupujecie kolejnego plastikowego pojemnika, który później wyrzucacie. Ta kostka w ogóle kosztuje około 35 zł, pojemnik około 14, więc naprawdę to jest jakby jednorazowy zakup, a kostki dokupujecie, ona naprawdę na długo starcza. Ja jeszcze tamta moja poprzednia jeszcze mi na długo starczy, ale po prostu ze względu na to, że chcę Wam pokazać ładne opakowanie na przebitkę, wiecie, to jest ta nasza estetyka YouTube'owa, musicie mi to wybaczyć, ale ogólnie sam zamysł dla mnie jest przegenialny i fakt, że te produkty są biodegradowalne, że one w ogóle stawiają na to, żeby pokazać, że da się tworzyć ekologiczne produkty, które są w 100% skuteczne. Bo kiedyś, kiedy wchodziły na rynek takie naprawdę eko, zdrowe, bardzo dobre składowo produkty do mycia twarzy czy włosów, to my z Karolą byłyśmy takie trochę no bo one nie do końca działały, nie? Gdzieś tam fajny był zamysł, idea, ale efekty nie były takie zachwycające. Tutaj efekty są bardzo fajne i ja za to też markę i troszkę kocham, że oni idą właśnie cały czas w tę stronę dzielnie. Ogólnie mamy do niej ogromny sentyment i zawsze będziemy to powtarzać. Ja tylko jeszcze zasygnalizuję, bo my skoro teraz będziemy na pewno więcej testowały i też myślę, że o włosach jakiś film w końcu powstanie, jakaś taka aktualizacja, ale te szampony też właśnie do nich możecie dokupić też to samo opakowanko i są dwa szampony nawilżające i oczyszczające i one również w ogóle czytałam bardzo dużo opinii na temat tych produktów, zanim zaczęłam testowanie, przede wszystkim o włosach, bo wiecie, że włosy to u nas jest taki nasz konik, lubimy ten temat. I te szampony mają bardzo dobre recenzje i to w porównaniu z innymi jakimiś szamponami tego typu innych marek, no to tutaj one się bardzo mocno wybijają na tym, na tle właśnie innych produktów. I ja mam nadzieję, że właśnie troszeczkę czarują mi ogólnie zamysł kostki myjącej do włosów, bo kiedyś nie byłam ich fanką, teraz no jest naprawdę sztos i moim zdaniem w ogóle sam fakt, że marka Yves Rocher też tak jakby zachęca trochę do tego, żeby kupować te produkty, jest to, że oni mają swoją fundację Plants for Life, gdzie za każdy zakupiony taki produkt sadzą jedno drzewo, więc to jest takie, wiecie, dodatkowo coś dla ziemi, coś dla siebie, fajne, ładne, działające, jakby tutaj wszystko się zgadza, więc musiały się pojawić w ulubieńcach. Nie wiem, czy na kanale są ulubieńcy, w którym nie ma produktu Basic Lab, a czy są oczywiście, ale świecą szukać. Ale świecą szukać, bo faktycznie ilekroć zaczynamy testować jako, tak można powiedzieć, trochę ambasadorki też ich nowości,
zawsze się zakochujemy. I naprawdę coś w tym jest, a wydaje mi się, że o witaminie C na tym kanale nigdy nie za wiele. Tym bardziej z Twojej strony. Tym bardziej z mojej strony, choć ja będę Was przekonywała, że jest to składnik, który jest bardzo uniwersalny, który jest przydatny i potrzebny każdemu rodzajowi cery, bo naprawdę ma super właściwości i myślę, że od tego właśnie w sumie zacznę, żeby Wam też trochę nakreślić, a potem więcej o produkcie. Mam nadzieję, że takie wtrącenie będzie dla Was, że tak powiem, korzystne. Dzisiaj przyjrzę się ponownie serum, które w swoim składzie ma witaminę C, ale są to nowości, bo w zasadzie są właśnie dwa sera. Ja oczywiście na razie zaczęłam testować jedno i się zakochałam, ale witamina C, bo myślę, że tutaj jeszcze warto w tych ulubieńcach ponownie podkreślić, jaki ten składnik jest wartościowy. Nie tylko dla mojej cery, czyli takiej suchej, normalnej, czasem wrażliwej, a czasem z różnymi wypryskami, ale tak naprawdę dla każdego rodzaju cery, ponieważ witamina C, no oprócz tego, że oczywiście ma delikatnie rozjaśniające działanie, co z pewnością jest korzystne, bo podejrzewam, że większość z nas boryka się z jakimiś delikatnymi przebarwieniami, mocniejszymi, delikatniejszymi, ale też właśnie ta konkretna witamina C, bo no, jakby mamy styczność z różnymi rodzajami, a tutaj w tych serach mamy askorbyl tetraisopalmitate, bardzo trudne nazwy. Nie wiem, czy tak powinno się je wymawiać, ale ta konkretna wykazuje jakby też takie właściwości, że naprawdę dociera do głębokich warstw naszego naskórka, więc super wpływa na właśnie jakby całą tą naszą lipidową jakby warstwę, ale też na to, że po prostu jakby daje taką równowagę i spokój dla naszej córy, dla naszej cery. I to jest taka córeczka. Tak, taka córeczka, musicie dbać o swoją cerę. I to jest w obu przypadkach rewitalizacja i odżywienie. I ja na początek wzięłam tę wersję, która ma 6% właśnie tę witaminę C. Ma oprócz tego jeszcze koenzym Q10, który, no, mam wrażenie, że ten koenzym Q10 zawsze krąży i mówi się o nim w kontekście skóry dojrzałej, czy też w walce właśnie z przeciwzmarszczkowym, a my, jak wiecie, już od lat zaczynamy tę walkę. Jest też witamina F i florentyna, a druga wersja, po którą jeszcze nie sięgnęłam, oprócz właśnie koenzymu witaminy F i florentyny, ma też CBD. Czyli to myślę, że też może być fajna gratka dla wszystkich z Was, które właśnie gdzieś ten składnik, o którym jest głośno od jakiegoś czasu, też by, jak widzicie, bardzo no właśnie, gdzieś przemyca. Ale jeśli pamiętacie, to ja używałam też tę wersję serum z witaminą C marki Basic Lab w takim bardzo fuksjowym, różowym opakowaniu, o której konsystencji opowiadałam Wam, że jest taka, no nazwijmy to, bardziej problematyczna, bo jest inna. Może być dla wielu z Was czymś nowym, tym bardziej, że tam również właśnie Basic Lab mówi o tym, że ten zapach tamtego konkretnego serum też możemy nie pałać do niego miłością. I dlatego tamto, mimo że było super skuteczne, uwielbiam i zdękowałam i pewnie jeszcze do niego wrócę, z wielką przyjemnością przestawiłam się na to, którego po prostu jakby obsługa jest, no, absolutnie cudowna, uproszczona, ułatwiona. Jest wspaniałą bazą na rano pod makijaż. Ja właśnie będę dzisiaj Wam mówiła o mojej nowej wersji podkładu, którą od jakiegoś czasu stosuję i w duecie razem z, no dobra, powiem Wam, z kosmetykami mineralnymi łączy się perfekcyjnie. Zapach jest bardziej przyjemny, konsystencja jest właśnie taka emulsyjna, bardzo szybko się wchłania i pozostawia taką skórę bardzo miękką. Tak jak już wspominałam, no, w ostatnich kilku miesiącach borykałam się z różnymi rzeczami, bardziej wypryskami. Teraz cera jest już w miarę gładka, bo udało mi się jakby dojść do ładu i składu. O tyle zostały przebarwienia i ja już widzę, że właśnie stosowanie regularnie tego serum wpłynęło na to, że one się wybledzają, ewidentnie są mniej widoczne, więc dla mnie na przykład to serum zadziałało pod tym względem rewelacyjnie, ale mam wrażenie, że no właśnie, tak jak zawsze podkreślamy, rewitalizacja i odżywienie, oni świetnie nazywają swoje sera, bo one zawsze właśnie tak działają, także nowość i ja już od razu od jakiegoś czasu właśnie stosując wiem, że no jest no, cudowne. To w ogóle żółty kolor. Tak. Że nie jest takim jak... A czy w sensie, wiesz, jak nakładasz, no, to nie czujesz tego żółtego koloru. Ale większość ser Basic Lab jest po prostu biała, tak, nie? A on jest... O, tak, jeszcze pokażę Wam na zbliżeniu. Takie masełko. A potem jakby właśnie rozcierając już jest niewidoczny na naszej skórze, ale daje też taki efekt delikatnego rozświetlenia. Ja czuję, że ta córa wygląda zdrowie, kiedy nałożę to ser. Taka córa. No ta córa dzisiaj mi chodzi cały czas po głowie.
Tak, ten produkt już kiedyś pojawił się bardzo dawno temu w naszych ulubieńcach. Wiem, że jeszcze o wiele wcześniej, jeszcze u Karoli, później ja przekonałam lata, się... Lata temu. Dokładnie. I u mnie to już jest jakby... To nie jest denko, format denka, ale jednak tylko chcę Wam pokazać, że tutaj już denkuję kolejne opakowanie. To jest jego zastępstwo. I jest to produkt marki Senel, czyli rewitalizujące przeciwzmarszczkowe serum, o którym ja mówię na naszym kanale już od tak dawna, ale wiem, że na naszym też właśnie kanale pojawiły się nowe osoby, które bardzo serdecznie witamy, więc uznałam, że to będzie dobry moment, żeby przypomnieć w ogóle o tym kosmetyku, bo mimo wszystko, że testuję dużo nowości, jakby nasza praca też na tym mniej więcej polega, to ja wracam do takich stałych ulubieńców, którzy ratują moją skórę, kiedy na przykład testowany kosmetyk naprawdę zrobił mi krzywdę. I jakiś czas temu miałam taki problem, że jeden produkt no po prostu trochę zaszkodził mojej skórze. Też ją trochę przeciążyłam ilością nowości i wróciłam do mojego ukochanego serum. I ja po prostu, to jest serum, które po prostu musicie mieć. Jakby, no, to jest ulubieniec wszechczasów. Wiem, że jeżeli taki film w końcu powstanie, a powstanie na pewno, tylko nie wiem kiedy, to ten kosmetyk się tam znajdzie. To jest serum, do którego ja wracam za każdym razem. Muszę mieć go w ogóle u siebie w łazience. On musi być na czarną godzinę, albo w momencie, kiedy naprawdę mam super stan skóry, taki genialny, to serum tak fajnie tą skórę jeszcze tak upiększa. Pięknie nabłyszcza, ale jednocześnie odżywia. Ma w składzie witaminę C, o której właśnie mówiła Karola, ale tutaj mamy inną witaminę C, ona bardziej ma tak działać liftingująco na naszą skórę, też rozjaśniająco, ale bardziej tak przeciwzmarszczkowo. Tak sam ogólnie produkt takie ma zadanie, działanie przeciwzmarszczkowe, ale ogólnie w tej konsystencji nikt Was też nie zaskoczy to, że ona jest oczywiście lekko tłusta, ale to nie jest taka tłustość, która jest nieprzyjemna, która jest taka obciążająca skórę, która będzie lepka, która będzie Was drażniła. Ja mam cerę mieszaną w stronę tłustej. Mam problemy trądzikowe i mimo wszystko ten kosmetyk genialnie się na takiej skórze sprawdza. Ja wiem, że sporo Was gdzieś tam pisało, że nie, dla cer trądzikowych takie tłuste konsystencje, nie. Ja jestem totalnie jakby po drugiej stronie barykady. Ja wręcz masuję moją skórę na olejkach do twarzy. Uważam, że to jest odpowiedni dobór olejków, jest klucz do sukcesu. Wiadomo, są olejki, które będą komedogenne, które będą mnie zapychać, które będą powodowały wysyp. Tutaj w tym kosmetyku nigdy nic nie zadziało, wręcz przeciwnie, od kiedy go zaczęłam używać parę lat temu, po prostu widzę bardzo dużą poprawę, że moja skóra jest w super kondycji, kiedy go używam. Dlatego chciałam powiedzieć, że naprawdę widzę przemianę w ostatnim czasie, że jest naprawdę dużo lepiej. To ja właśnie do niego wróciłam, bo bez niego było dramatycznie. Był taki moment, że miałam naprawdę kiepski stan skóry, teraz powoli wracam do równowagi i to jest to serum. Wy po prostu musicie go spróbować, ok? Jakby tyle w tej recenzji. To ja zacznę od końca. Musicie to spróbować, ok? Ale dobra, słuchajcie, teraz parę słów o tym, że no nie wiem, pewnie nie znajdziemy tego filmu, ale Mar kiedyś, jak już wychwalałam kolejny produkt marki Sensumare, no tylko niech Ci balsam stworzą, to już w ogóle będziesz przeszczęśliwa. No to stworzyli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, bo faktycznie marce Sensumare to jest też kolejny taki właśnie, no można powiedzieć, święty graal, szczególnie w mojej łazience, w mojej toaletce, no chociaż to w sumie jeszcze, no właśnie może kosmetyki kolorowe. Chłopaki, słuchajcie, no nie wiem. Wow, w ogóle ale podkład mineralny z algami, stara, to byś, ja nie wiem, musiałam być twarzą, zapiszmy tę minutę, datę i będziemy może wspomnieć, ale teraz tak całkiem poważnie. Ja naprawdę, no nie zawiodłam się na żadnym produkcie tej marki i nie wiem, czy właśnie, skoro jest tutaj sporo nowych osób, nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem balsamoholiczką. Zdiagnozowaną i faktycznie po prostu kocham dbać o swoje ciało równie mocno jak o swoją twarz. Regularnie dla mnie to jest po prostu tak samo właśnie jak demakijaż i jakby nawilżenie mojej twarzy. Tak staram się o swoje ciało codziennie również właśnie dbać. I marka Sensumare wyszła z dwoma nowymi produktami właśnie w nowej kategorii, bo do tej pory oni tylko skupiali się na tym, co na naszej twarzy, a tym razem mamy peeling i mamy balsam. Jeżeli chodzi o peeling, słuchajcie, to jest konsystencja idealna. Jak ja się cieszę, jaką ja mam ogromną ulgę, że właśnie o tym mogę mówić, że po raz kolejny po prostu ta marka mnie nie zawodzi. No on już jest... Bardzo przeze mnie zużyty. Ale słuchajcie, to jest idealna warstwa jakby tego zdzieraka połączona z warstwą olejową, że Wasze ciało nie jest tłuste, jest perfekcyjnie jakby takie nawilżone, ale też te chyba tutaj są cukrowe, jeżeli się nie mylę, dokładnie, cukrowe drobinki dobrze, naprawdę dobrze i tak skutecznie zdzierają to, co powinny. No bo wiadomo, latem ja na przykład lubię faktycznie częściej się troszeczkę peelingować, bo no po prostu
to ciało też jakby jest bardziej widoczne, więc jeszcze mam większą motywację, żeby o nie dbać. Więc jeżeli chodzi o peeling, perfekcja dla mnie, super rozwiązanie też dla takich osób, które właśnie za balsamowaniem nie przepadają, bo faktycznie to ciało jest idealnie w punkt nabliżone już po takim peelingu. Natomiast no wiadomo, nie wykonujemy go codziennie, bo też nie powinniśmy, raz na jakiś czas, ja tak mniej więcej raz na tydzień, czasami zdarza się dwa razy w tygodniu, ale balsam sięgam po niego codziennie. Pompeczka, hello, kocham pompeczkę, jakby, no naprawdę to jest po prostu stworzony dla mnie. Konsystencja, twarzy. Prawda? Konsystencja jest idealna pod tym względem, że ja czuję, że faktycznie rozprowadzam, ale nie mam jakby takiego tępego uczucia, że nie wiem, muszę się namęczyć, żeby się nabalsamować, po prostu sunie. Czekaj, bo nie wiem czego, o, zamknęłam go na szczęście w podróży. O, jest jak dużo. Nie, tak, no wiem, wiem. No, no nóżki, dawaj, nóżki od razu. Balsamy sobie. Ale z drugiej strony, ja właśnie już też wspominałam wielokrotnie, że balsamuję się tuż przed snem, leżąc już w łóżku. U mnie balsam leży na szafce nocnej, więc mi bardzo zależy na tym, żeby się później po prostu do pościeli nie kleić. I tego efektu absolutnie nie ma. Ja po prostu czuję cudownie nawilżoną, taką delikatnie ukojoną, ochłodzoną skórę. No absolutnie, czad, W ogóle nie ma lekkości, jest taki welur od razu. Prawda? Nie czuję, że się przyklejam do... Nie przyklejam się do ubrań. Więc jakby, no to musiało znaleźć się w ulubieńcach. Ja wspominałam już na Instagramie o tym, że one mnie zachwyciły, a dzisiejszy dzień jest cudownym podsumowaniem, aby powiedzieć, że no niedługo będę sięgała po kolejne, bo w sensie po kolejne opakowania, bo takie ukochałam, że już w zasadzie, no dobra, no jeszcze nie dękuję, chociaż tutaj dękuję, nieważne, są super. Mój kolejny ulubieniec to marka Dayhurray i konkretnie taka oczyszczająca maseczka do twarzy, maska, bo nie mówią maseczka, tylko maska i tym się też charakteryzują. One są dostępne na Nutridom. My z Karolą przez to, że teraz jesteśmy na etapie przygotowania się do filmu na temat masek do twarzy na kanał Beauty Talks, na którego Was oczywiście odsyłamy, to też jakby miałam szansę właśnie sprawdzenia różnych opcji i form. I to jest moja totalna ukochana maska, którą teraz, ja ogólnie nie mam dużo w swoim asortymencie domowym maseczek oczyszczających. Ja mam dużo nawilżających, regenerujących, z kwasami ewentualnie Oskia jest bardzo fajna, ale już ją dękuję. Jakie było moje zaskoczenie, że ta maska jest naprawdę genialna. Ona ma taką ciemniejszy kolor, ale to nie jest tak, że jesteście czarne na Waszej buzi od tego, takie usmolone, tylko ona lekko ten pigment gubi, ma leciutkie drobineczki, które później jak już ją zmywacie, to ona delikatnie spilinguje twarz, ale tak ultra delikatnie, tak ja mam wrażenie, że bardziej oczyści dogłębnie niż złuści ten naskórek. Rogowaciałą warstwę na skórkę. To jest maska, która również ma funkcję nawilżającą. Ona nie tylko oczyszcza. Ja nałożyłam ją sobie, już miałam taki moment właśnie, jak Wam mówiłam, gorszy z mojej skóry. I miałam tutaj na brodzie, na czole, miałam taki naprawdę już hardcore. Mówię, nie, ja już po prostu sobie nie radzę. I nałożyłam tę maskę na te dwa punkty. I byłam w szoku po 20 minutach po zmyciu, że ta skóra naprawdę jakoś tak wygląda lepiej, że się obkurczyły wszystkie niedoskonałości. Na drugi dzień w ogóle moja skóra już wyglądała naprawdę o wiele lepiej i myślę, że to będzie mój taki stały bywalec w łazience, że do takich zadań specjalnych myślę, że jest genialny, bardzo ładnie pachnie, ma fajną kremową konsystencję, łatwo się aplikuje, łatwo się zmywa, wszystko w tej masce się absolutnie zgadza. Trzeba przyznać, że to jest też marka dla sroku, bo ma przepiękne opakowanie. Przepiękne. Ale to w Nutridom też bardzo na to zwracają uwagę i to jest też atut tej drogerii, że tam są takie wyselekcjonowane to produkty. Ja jeszcze pozostaję przy pielęgnacji i słuchajcie, ostatnio moja mama pytała mnie, poleć mi jakiś dobry krem pod oczy, bo już mi się skończył, a u Ciebie na pewno coś się znajdzie. I przypomniałam sobie, jak świetnym produktem był i jest wciąż, bo już go kiedyś testowałam, krem pod oczy marki Senel, właśnie ten korygujący. I tak bardzo przejęłam się jakby, bo już kolejny produkt tutaj na kolanach, że tak powiem, wyczekuję na swoją kolej. I tak bardzo jakby byłam sama zaaferowana swoją pozytywną opinią o tym produkcie, którą sprzedawałam, brzydko mówiąc, mojej mamie, że musi go mieć, bo jest świetny. Ja też do niego wrócę. Wróciłam i no właśnie, ponownie się pokochałam, ponownie się zakochałam, miałam dzisiaj, słuchajcie, gorzej, jeżeli chodzi o wypowiadanie się, ale no jest absolutnie świetny i faktycznie trochę zapomniałam, że marka Senel właśnie w tej kategorii również powinna wieść prym, bo to nie jest jedyny ich krem pod oczy w ofercie, ale faktycznie ja ten jakoś mocno sobie ukochałam, ma przepiękne opakowanie, pompeczkę i jakby konsystencję, która po prostu jest tak
takim plastrem dla Waszej, w moim przypadku, bardziej teraz przesuszonej skóry pod oczami, więc ja po prostu, no jak taki miód na... Ona nie ma konsystencji miodu, ale jest po prostu tak cudownie nawilżająca i jakby delikatnie napinająca, no to jest coś, co czego ewidentnie moja skóra pod oczami bardziej potrzebowała, takiego właśnie... takiej rewitalizacji, niekoniecznie z naciskiem na jakieś rozjaśnienie, bardziej właśnie takie wyrównanie, delikatne napięcie tej skóry. Świetnie się sprawdza zarówno w jakiejś takiej grubszej warstwie na noc, jak i w bardzo delikatnej na dzień. Ja zazwyczaj po krem pod oczy sięgam w momencie, kiedy wiem, że będę wykonywała makijaż. Bo zazwyczaj, kiedy mam no make-up day, to ogólnie minimalizuję jakby rzeczy nakładane na swoją twarz. Natomiast wiem, że na takim kremie, właśnie w takiej delikatnej ilości, po chwili odczekania, kiedy on się delikatnie chłonie, po prostu ten korektor też lepiej sunie, lepiej się trzyma. I on się sprawdza do tego świetnie, więc chciałam Wam przypomnieć, bo zresztą pamiętam, że jak polecałyśmy ten jakiś czas dobry temu, nawet powiedziałam, że lata temu właśnie lata, to były. Bo trzy również pisałyście, że jesteście tym produktem zachwycone i dziękowałyście za te recenzje i w ogóle za to, że tę markę Wam też jakiś czas temu właśnie tam przedstawiłyśmy. Więc ja tylko znowu właśnie tak jak Mar przypominamy, że to jest naprawdę świetna marka i fajnie do niej wrócić, to bardziej, że jest polską marką, która naprawdę idzie z duchem czasu i faktycznie wprowadzają coraz to nowe, świetne produkty, ale warto wracać do tych, które są już właśnie od lat sprawdzane, dlatego no, dzisiaj idealny czas, żeby sobie o tym przypomnieć. Zdecydowanie u mnie ulubieńcem sierpnia, ale również lipca, były ubrania marki Mormua, konkretnie spodni i kimono, czarna wersja. Jeszcze mam na sobie teraz w ogóle czarną wersję krótszą tych spodenek, ale jednak te długie czarne spodnie i kimono i to jeszcze fakt, że one są z dodatkiem lnu. I ja po prostu prałam je, ręcznie za każdym razem tak bardzo o nie dbam, bo no, normalnie nie stosuję się aż tak bardzo do tych zaleceń, wszystko do pralki wrzucam. To tak z tymi spodniami i z tym kimonem czułam, że boję się, że gdybym się skurczyły, to bym bardzo płakała i bardzo byłoby mi ich szkoda. To są ubrania, których ja po prostu, ja nie liczę ile razy miałam na sobie. Mam wrażenie, że moi znajomi, mój mąż myśli, że ja nie mam innych ubrań, to powtarzam od jakiegoś czasu, bo mój mąż z tymi spodniami naprawdę już myśli sobie, że... Znaczy one są ładne, ja je bardzo lubię. Gdziekolwiek nie wychodzę, to je mam na sobie. Jak wiem, że mam jakiś taki dłuższy dzień poza domem, mam je na sobie, bo są bardzo wygodne, są też stylowe, ładne, ładnie wykonane. Nie trzeba ich pracować, bo mają len w sobie, więc są takie lekko pogniecione, ale ta tekstura fajnie wygląda. Naprawdę no, jeżeli szukacie idealnych, długich spodni, takich na lato, jesień, bo ja jesienią na 100% będę nadal je nosiła, bo przez to, że są długie, to... Ale ten materiał jest oddychający, więc i jest na ciepło i na zimne, no nie wiem, po prostu są idealne, naprawdę, mają gumkę w pasie, mają kieszenie, są super dla dziewczyn, które mają szersze biodra, bo ja takie mam i nie czuję, że są opinające, bo dużo miałam takich przypadków, że kupowałam spodnie, które są szerokie ogólnie, ale na biodrach po prostu tak opinające i to wyglądało bardziej jak dzwony, niż jak takie wide legi. No a tutaj naprawdę jest to jest sztos i tak samo kimono do kompletu, jest lekko, jest takie krótsze, nie takie bardzo długie. Ma rękawy bardziej 3/4, pasek, no wszystko się zgadza w tym zestawie. Ja podlinkuję Wam oczywiście skąd, gdzie, jak i dlaczego. Nie wiem, czy my jeszcze nie mamy kodu zniżkowego w ogóle. Chyba jeszcze może tak. Był. Śpieszcie się, bo jeżeli jeszcze było, to Wam go podlinkuję. Nie jestem pewna, ale możliwe, że jeszcze jest. Jeżeli tak, no to też w ogóle mam nadzieję, że Wam to ułatwi decyzję. I skoro jesteśmy przy powrotach, naprawdę dzisiaj jakieś tak sentymentalnie się zrobiło w tych ulubieńcach, ale słuchajcie, właśnie będąc na etapie jakby doleczania, można tak powiedzieć, swojej skóry, no bo ona faktycznie naprawdę przez jakiś czas była nie do poznania przeze mnie, bo miałam naprawdę, tak jak Wam wspominałam, tą lewą stronę, co okazało się, że właśnie nie było tak, jak sugerowałyście, że tam ząb, że telefon, naprawdę pojawiło się sporo komentarzy, które miały jakby pomóc mi dojść do przyczyny, natomiast prawdopodobnie to właśnie niestety jednak moja skóra okazała się nie być tak bardzo bohaterska i tę dość dużą ilość kosmetyków, które jednak zawsze staramy się rzetelnie stosować, no poczuła, że to było za dużo. Więc właśnie teraz jakby sobie troszeczkę to wszystko minimalizowałam, właśnie wracałam do bardziej sprawdzonych produktów i z pomocą zresztą mojej sąsiadki, która jest kosmetologą, udało mi się tę skórę tutaj oczyścić i teraz wracam na dobre tory i stwierdziłam, że w momencie, kiedy moja skóra miała się najlepiej, stosowałam kosmetyki mineralne, jeżeli chodzi o właśnie make-up, o makijaż i bardzo za nim zatęskniłam i stwierdziłam, muszę do tego wrócić. I pierwsza myśl, Pixi, bo jak wiecie, to przez bardzo długi czas był mój ulubiony podkład mineralny i zaczęłam sobie trochę czytać, no bo jakby już w temacie nie byłam przez długi czas, więc nie wiedziałam. Wiedziałam, że pojawiły się nowe marki, jakaś Amelie,
No, tutaj właśnie powiem Wam szczerze, że się mocniej zagłębiłam i zobaczyłam, że nie dość, że Annabelle mnie raz odświeżyli i zrobili piękne nowe opakowania. Pokaż. No, bardzo mi się podobają, bo trafiają do mnie estetycznie. To zobaczyłam też, że mają nową gamę kolorystyczną i nie ukrywam, że to mnie przekonało, bo byłam, po prostu jestem śmierdzącym leniem, chciałam szybko na już, więc nie chciało mi się zamawiać tych wszystkich próbek, żeby najpierw dopasować i ewentualnie potem. Stwierdziłam, nie, dobra, obejrzałam milion swatchy i powiem Wam szczerze, że no, zaryzykowałam, kupując od razu duże opakowanie, ale jakby właśnie przez to, że teraz ta gama kolorystyczna jest tak dokładna i tak dobrze można sobie to u nich sprawdzić i dopasować, trafiłam w punkt. Masz go teraz? Teraz nie, bo trochę bałam się, jak będzie z lampami, bo jednak mineralne kosmetyki lubią się troszeczkę wybierać, więc teraz do filmu nakładam jednak któryś z Eveline. Natomiast na co dzień, od dłuższego czasu już naprawdę, no nawet nie na co dzień, bo właśnie też na wyjścia, ale bez lamp, jak najbardziej go już stosuję jakiś czas i to jest Sunny Scent, czyli jeden z tych nowszych właśnie kolorów. Dla mnie perfekcyjny właśnie, bo ja wiem, że ja bardzo często, bardzo długo, przez lata popełniałam ten błąd, że używałam tych samych odcieni podkładów zimą i latem. No bo nie zmieniałam, no przecież jak? No przecież dalej mam jakieś tam ivory, prawda? No porcelain. No i później wielokrotnie widziałam to na jakichś zdjęciach, że hello Karolinko, jednak trochę się opalasz, wiesz? Jednak masz trochę ciemniejszą skórę na twarzy. Albo przynajmniej dopasowuj to, skoro tutaj nakładasz 50 i nie opalasz tak mocno, to Warto patrzeć też na całość. I powiem Wam szczerze, że tym kolorem trafiłam idealnie, bo właśnie to jest, stapia się totalnie z dekoltem, szyją, czy z moimi rękami, które są najbardziej opalone. A z drugiej strony nie czuję się zbyt pomarańczowa, zbyt bardzo właśnie taka jakaś sztuczna. I myślę, że właśnie on posłuży mi na trochę dłużej, a z pewnością jakby tam na zimę zaopatrzy się w ciut jaśniejszy, ale jakby pokochałam. Ja mam tą wersję kryjącą, która nie jest bardzo jakaś taka właśnie, w sensie możemy to krycie budować. Dla mnie to jest okej, bo taka jedna delikatna, cienka warstwa już mi na przykład na tą prawą stronę, która jest niemalże idealna, bez problemu. Tu, gdzie mam jakieś przebarwienia, dokładam sobie nawet bardziej punktowo i jest naprawdę świetnie i czuję, że moja skóra oddycha, nie potrzebuję pudru, więc jakby zmniejszam też ilość kosmetyków nakładanych na moją buzię. Love it. Wróciłam i bardzo się cieszę i tak. I w ogóle, wiecie co, jakiś czas dobry też temu, kilka lat temu nagrałyśmy w ogóle taki film o tym, jak nakładać, jak wygląda makijaż. O matku, ciekawe, to jest film, który jest bardzo fajnie wyświetlany i widzę, że wiele osób do tego wraca, więc może Wy też sobie wróćcie, zobaczcie, jak wyglądała marka 3-4 lata temu? To na zakończenie kącik Kinomaniaka? Tak to nazwijmy. Jeżeli Was to nie interesuje, to i tak zostańcie. Ale jeżeli lubicie dobre kino, no to myślę, że spoko, to będą polecajki. U mnie aż 3 filmy. Zdarzyło się tak, że po prostu w tym miesiącu miałam takie momenty, że wieczorami, okej, kupiliśmy telewizor, okej, mogłam to oglądać rzeczy na nim i trafiły się 3 naprawdę perełki. Myślę, że dobrze Wam znane, ale ja byłam daleka od tego, żeby je obejrzeć, że daleko jakby, miałam ich daleko ze względu na to, że jestem stałą bywalczynią serialowych, jakichś tam propozycji Netflixa czy HBO. No i słuchajcie, pierwszy film Big Mike, który to jest film dla tych z Was, bo każdy film będzie trochę innej parafii. To jest film dla taki, który daje dużo ciepełka na serduszku. Ja po tym filmie czułam takie ciepełko. No właśnie, czekaj, bo kojarzę ten tytuł i nie wiem, o czym to jest. To jest film, który w ogóle był Oscarowo dla Sandry Bullock. Ona grała tutaj, powiedzmy, nie tytułową rolę, ale jedną z głównych. To jest film na faktach. W ogóle wszystkie 3 filmy będą na faktach. Autentycznych. Naprawdę. Autentycznych, dokładnie, bo nie ma innych. Ale to jest film, o już Wam mówię dokładnie, bo nie chcę jego nazwiska pomylić, bo to Michael O'Hare? 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 Wiem, że ktoś tam nawet w filmie mówił o tym, że ktoś się go specyficznie to nazwisko wymawia, ale historia autentyczna, mówiąca o tym, że właśnie Sandra Bullock, która tutaj gra taką, powiedzmy, zamożną panią domu, która ma 2 dzieci, Lily Collins na przykład gra jej córkę i z mężem prowadzą takie dość bogate, fajne życie, powiedzmy, ona jest w ogóle dekoratorką wnętrz, super w ogóle, wow. I w jakiś sposób, nie będę Wam mówiła jak, nagle w tym życiu u niej pojawia się właśnie Michael, Big Mike, który, powiedzmy, jakby nie grzeszy inteligencją według niektórych, nie jest jakoś, jakby ma bardzo trudną przeszłość, jest ogólnie z takiej biedniejszej rodziny, jego mama jest narkomanką i ogólnie jego życie sucks, nie? Że tak powiedzmy, naprawdę trudne.
w jaki sposób on się pojawia w jej życiu, w jaki sposób zamieszkuje w jej domu i w jaki sposób na końcu okazuje się, że ma tendencję, znaczy tendencję, ma, jak to nazwać, predyspozycję do bycia naprawdę dobrym sportowcem w dziedzinie futbolu. I faktycznie to jest osoba, która jakby Michael Oher, ja się w ogóle na futbolu amerykańskim nie znam, nie będę się na temat tego wypowiadać, nie oglądałam nigdy nawet chyba ani jednego meczu, ale w Stanach to jest jakby, no tak jak u nas piłka nożna chyba, że po prostu no, każda szkoła ma swoją drużynę i tak dalej. I faktycznie Michael Oher, się wygooglowałam tego typa i się okazuje, że jest bardzo popularny, jest super sławną osobą. Film ogólnie dla mnie do obejrzenia dla samych emocji, bo takie ciepełko w serduszku zostawia i to jest tak, że przez cały film czujecie coś dobrego. Ja takie filmy uwielbiam, takie wiecie, takie cozy, takie safe place, jak macie ochotę na taki film do obejrzenia sobie, żeby wychillować i też no oczywiście się wzruszyć, bo jakby ja płaczę na filmach i na wszystkich trzech chyba płakałam, no, chociaż nie, na jednym nie, ale na dwóch tak. Drugi film, Teoria Wszystkiego. Stephen Hawking, który no po prostu, no musiałam zobaczyć ten film, też Oscarowa rola Stephena i powiem Wam, że jakby ja znałam historię Hawkinga, ogólnie jakby też się kiedyś interesowałam przez to, że oglądaliśmy teorię podrywu, wiecie, Big Bang Theory, może po angielsku będzie łatwiej, bo to też ma odniesienie do teorii Stephena Hawkinga. I on w ogóle się w tym serialu pojawił, zagrał tam epizod, gdzieś tam się przeplatał, ogólnie też myślę, że w życiu każdego. Jeżeli też się uczyliście w szkole, to też gdzieś tam jego te wszystkie teorie dotyczące kosmosu, wszechświata się pojawiały, ale ten film dla mnie jest, ja oczywiście zbeczałam się na nim jak głupia, ale ten film dla mnie może nie tyle dla samej historii, bo ona jest jakby znana, też to co się z nim wydarzyło, to, że w ogóle zachorował i dano mu 2 lata życia. Mimo wszystko jakby kobieta, która wyszła za niego za mąż, jest dla mnie, moim zdaniem, główną postacią tego filmu. I ten związek, ta relacja ich i to, w jaki sposób, jak ona poświęciła swoje życie dla niego, to jest niesamowite. Tak wzruszający film o relacjach, o miłości, o poświęceniach, o trudach życia. Do dzisiaj nie wiem, jak ta kobieta to zrobiła, że miała 3 małych dzieci i mężczyznę, którego musiała traktować też jak dziecko, no bo on umysł miał funkcjonujący na noblistycznych poziomach, a ciało nie do przejścia, nie? Więc niesamowita historia. Myślę, że warta zobaczenia. Też gra aktorska to jest majstersztyk. Nie mogłam w to uwierzyć, jak dobrze odgrywane były te role. I w ogóle podoba mi się też vibe tego filmu, bo jakby sami zobaczycie, że te zdjęcia są takie, może nie jest sepia, ale ma taki lekką taką poświatę sepi, przez co daje taki fajny vibe właśnie tamtych lat, nie? Takich, ojej, no fantastyczny film, musicie go zobaczyć. Trzeci film, chyba najbardziej dla mnie zaskakujący, bo broniłam się przed nim, czyli House of Gucci. Broniłam się przed nim z tego względu, że ja, tak, jeżeli zbyt dużo się mówi w jakimś filmie, to mnie to odstrasza, nie wiem czy wy tak macie, że już on był tak mocno rozreklamowany, że ja mówię, nie no już nie, już po prostu to już Oscarowy i że w ogóle to, no dobra, warto go obejrzeć. Ale ja tutaj przewrotnie zacznę od 3 rzeczy, które mi się w tym filmie nie podobają, dawaj, bo jeżeli one was też będą gryźć, to może nie warto go oglądać. Po pierwsze, coś dziwnego jest w montażu tego filmu, że aż w 3 miejscach zobaczyłam, że jest moim zdaniem źle zmontowany. I ja może nie jestem, wiecie, nie jestem z wykształcenia w ogóle gdzieś tam w szkole filmowej, ale mam takie wrażenie, że po prostu coś tam zaszło nie tak, że jakby dla mnie po prostu scena po scenie nagle postaci zmieniają miejsce i ja się gubię. Gubiłam się w którym miejscu, gdzie kto stoi, dlaczego tak jest. I to wydarzyło się dosłownie w 3 momentach, bo ja w ogóle ten film dzieliłam na trzy wieczory, bo nie miałam tyle czasu, żeby, bo on jest bardzo długi, ale zauważyłam to. Po drugie, cholera, muzyka. Muzyka w tym filmie totalnie dla mnie nope. Mimo, że są momenty, kiedy okej, jest spoko, ale kiedy wlatują takie kawałki z lat 70., 80., 90., znaczy nie, to jeszcze 80., to takie wiecie, chwytliwe, znane, znam je, totalnie mi nie leżały z emocjami w danej scenie. Mówię, co jest? Mówię, był taki moment wręcz, że kiedy pojawiła się jakaś taka popularna piosenka, dzieje się jakaś tam scena, coś się tam wydarza i ja myślałam, że ta piosenka mi leci gdzieś w telefonie albo mojego męża na komputerze, że wiecie, że to nie jest w tym filmie. Mówię, no w życiu by nie połączyli tych emocji, nie wiedziałam o co chodzi. Ale to się wydarza dosłownie parę razy w filmie. I po trzecie, trochę byłam zawiedziona, że jest mało mody. Żeby ten czynnik modowy, miałam taką nadzieję, że będzie tego trochę więcej, że jednak jeżeli chodzi o film, który dotyczy jednak no takiego jednego z największych domów mody na świecie, to że jednak będą chcieli tej mody z tych lat 80. tam trochę więcej dać. Owszem, no może jeden pokaz mody czy 2 tam się zdarzają, z czego jeden to w ogóle taki z dupy. Pojawiają się te kultowe buty Gucci, czyli te takie mokasyny, no i w sumie tam wiadomo stroje Lady Gagi. Tyle. Więc jeżeli szukaliście w tym filmie mody tak typowo, no to bardziej chyba na aktorach niż na samym fakcie, że to, bo to nie jest chyba też, no wiadomo, historia o
samym rozwoju marki. Ale film jest na tyle genialny, ja tutaj naprawdę przyznaję, no przyznaję, że Lady Gaga totalnie rozwaliła system. Ja w ogóle później, jak wygooglowałam sobie Patrycję, którą ona gra, to niesamowicie ją w ogóle upodobnili. Ja nie mogłam w to uwierzyć, jak podobna była jej charakteryzacja, makijaż, włosy, ubrania, petarda. Sama historia Gucik była mi znana. Nie czytałam książki, ale po prostu kiedyś, gdzieś tam wiadomo, jak się trochę poczyta, to wiedziałam, że wydarzyła się taka tragedia. Nie miałam pojęcia tylko o tym, że obecnie w domu, jakby w cały dom Gucci, to już w ogóle nie ma nikogo z Gucci w tej firmie, więc to było takie, w tym filmie wyjaśnia się dla mnie to, dlaczego jest niesamowicie zaskakujące. Rola Al Pacino, uwielbiam w ogóle Al Pacino i De Niro, to są dla mnie, wiecie, takie crushy z mojej młodości, więc uwielbiam. I w ogóle byłam zaskoczona, że w tym filmie gra Jared Leto. Nie będę wam zdradzała kogo, bo ja dopiero jak zobaczyłam obsadę na końcu, czytając sobie, jego charakteryzacja, w ogóle go nie poznacie. To jest nieprawdopodobne. Rola, moim zdaniem, jego życia. Naprawdę, o wiele lepsza niż w ogóle Joker. Mhm. To jest w ogóle wow, genialne. Ale sam, jakby sam film, podoba mi się to, że nie jest taki na siłę przyciągany, taki przedłużany. Akcja jest dość szybka. Dużo jest takich rzeczy, które są bardzo ciekawe, takie smaczki rodzinne, co tam się mogło dziać. W ogóle postać Lady Gagi jest tak cudownie poprowadzona, że od momentu, kiedy jej kibicuję, mówię, a super, fajnie laska, gdzieś tam się wkręca, no jednak się wrzeniła w dom mody, aż do momentu, kiedy się jej nienawidzi, a na końcu wręcz się z niej śmiejesz. I to jest też takie bardzo ciekawe. Driver, nie? On ma nazwisko chyba, które gra Maurizio Gucci. To jest też taka rola. Powiem wam, że ogólnie ten gościu totalnie to nie jest mój klimat. To w tym filmie jest hat. Jest taki, że jest taki ciekawy. Jest taki, no naprawdę po Star Wars, gdzie grał, gdzie po prostu totalnie mnie leżał, to tutaj ma coś takiego w sobie. W ogóle mam wrażenie, że jemu pasują te stylówki Gucci. Ten vibe taki lat 80. mu też pasuje. Musicie zobaczyć też ten film. Mam wrażenie, że mimo tych trzech minusów jest godne zobaczenia i nie dziwię się, że gdzieś tam te Oscary, że te nominacje pojawiły się. No, to już się zgrzałam. Jakby twoja recenzja przypomniała mi o jeszcze jednym filmie, o którym powiem, czy bajce, ale zacznę od filmu. I to jest taki, znaczy, bardzo byśmy chcieli z mężem obejrzeć takie filmy, które są uznawane przez wielu za klasyków. I może ten film nie jest jednym z tych takich bardzo głównych, ale jednak często jakby mówi się o tym, że warto obejrzeć jak najwięcej filmów z Denzelem Washingtonem, bo to jakimś tam jakiejś kategorii klasyków jest. I powiem wam szczerze, że film Plan Doskonały jest idealny dla osób, które na przykład jeszcze właśnie tego filmu nie widziały, ale tęsknią za klimatem Bella Ciao? Patrzcie. Dom z papieru. Dom z papieru, patrzcie. Bella Ciao! Bo jakby w ogóle to jest mega opcja, że mamy taką rozkminę właśnie z mężem, czy jednak to, ten film nie był inspiracją dla całego serialu. Bo motyw jest jakby cała fabuła, jest bardzo podobna do całego serialu właśnie Domu z papieru. Nie jest on oczywiście tak rozbudowany, bo on trwa tam chyba półtorej czy dwie godziny, a nie cztery sezony. Ale jakby, no jest naprawdę całkiem spoko. Fajna też właśnie gra aktorska, oprócz tego, że Denzel Washington też właśnie się śmiejemy, że on jest niespełnionym policjantem. Że on po prostu, on w tylu filmach gra tak dobrze właśnie jakiegoś policjanta, detektywa, że po prostu... No, a jego tatuśka troszkę, nie? Troszkę tak, ale no czy dobry jest. Więc jakby tam te wszystkie jakby te motywy takie właśnie zagadkowe, dlaczego napad, dlaczego oni tam są przetrzymywani, o co tak naprawdę w tym napadzie chodziło, bo pewnie jednak nie chodziło o bogactwo i tak dalej. No naprawdę też jest bardzo interesujący i to jest w ogóle film z 2006 roku. A mimo wszystko jakby nie czuję tego, że to jest te prawie 20 lat temu, absolutnie. Chociaż z drugiej strony, do niego. Chociaż z drugiej strony jest bardzo okrojony jakby scenograficznie, w sensie wiecie, że dzieje się akcja, nie wiem, tam w dwóch, trzech miejscach. Inny budżet, nie? I mimo wszystko i tak on jest w ogóle właśnie też dostępny na Netflixie, więc fajne takie jakby odświeżenie zobaczenia tego, co było lubiane i co oglądało się kiedyś, więc bardzo wam polecam, a właśnie przy wzruszeniu, przy Big Mike'u przede wszystkim opowiadałaś, przypomniało mi się całkiem niedawna bajka, którą obejrzeliśmy, przy której spłakałam się ja i mój mąż. Opowiadaj. Spłakaliśmy. Dobry dinozaur. Słuchajcie, to jest tak przepiękna, Pixarowa, Disneyowa kreskówka. No naprawdę są
4 albo... Ja szlochałam. Nie, że leciały mi łzy. Moje dziecko mnie pytało, co się stało, a ja... To było mnie to bardzo wzruszyło. Wiecie, ale z drugiej strony... Moja 3,5-latka, to nie jest też tak, że to jest film jakiś dla... że nie jest dla niego gotowe dziecko. Po prostu my jako dorośli, mając swój bagaż doświadczeń, inaczej przeżywamy te dane sceny, niż właśnie taka czysta kartka, jak moja córka, której te sceny, mimo że były wzruszające, bardzo pięknie i łatwo było wytłumaczyć, o co w nich chodzi, bo jakby niosły za sobą piękne morały, piękne jakby kult rodziny i bliskości z rodziną, kult przyjaźni. No i to, co jest w sumie teraz u nas mocno wybijające w kwestii przepracowywania i jakby właśnie poczucie własnej wartości, dodawanie odwagi dla dziecka, i ta bajka pięknie to pokazuje, że jak ktoś się bardzo boi i jak mu tej odwagi dodać, co możesz zyskać tym, że ryzykujesz, naprawdę niesie ze sobą bardzo dużo pięknych takich wartości i jest bardzo wspaniały. No ja jestem ogromną fanką tego, że jeżeli oglądamy bajki, które są dłuższe i robimy to razem, no to oczywiście warto też przy tej bajce rozmawiać, żeby to nie było zwykłe oglądanie, tylko żeby ona właśnie została jakoś fajnie przeanalizowana z waszym, że tak powiem, potomstwem, żeby też właśnie coś za sobą niosła i ta bajka coś za sobą niesie, mimo że jakby ja lubię bajki, które też są bardzo ładne, a ona nie była jedną z tych piękniejszych. Jakby wydaje mi się, że ten dinozaur mógł być ładniej zrobiony, to niemniej no, jest taka, że naprawdę no, ja właśnie tak ukradkiem leciałam im za, spojrzałam na mojego męża, patrzę, jemu też, no i jak już później, że tak powiem, się otworzyliśmy na to, no to ja mówię, no mój mąż dalej był delikatny, męski, delikatna męska łza, i ja zaczęłam szlochać, ale no, jest naprawdę piękna bajka i ona jest dostępna na Disney Plus. Chyba na Disney Plus jest. Super, tyle. Kurczę, aż mnie zaciekawiłeś. Jezu, ja to jestem takim płaczkiem, to podejrzewam, że tutaj to nic nie będę widzieć, ale super. No dobra, to wszystko, słuchajcie, wszyscy nasi ulubieńcy. Proszę, pamiętajcie o akcji charytatywnej. O niej mówimy na początku filmu, ale będziemy też wspominały na końcu. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Będziemy też bardzo wdzięczne za Wasze komentarze, bo uwielbiamy je czytać i odpisywać na nie oczywiście. I za subskrypcję. Jeżeli jeszcze też nas nie obserwujecie na Instagramie, to tam Was bardzo serdecznie zapraszamy, bo tworzymy teraz coraz więcej rolek, czy takich krótszych filmików. Możecie zobaczyć, co tam u nas ciekawego, co na bieżąco się dzieje, co testujemy obecnie. Staramy się być z Wami na bieżąco, więc tam Was odsyłamy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!